bym tego nie robił. Korporacje mówią, że nowa sieć jest dobrze zabezpieczona. Powtarzają, że nauczyli się na błędach. Z tych ich przeszklonych gabinetów wygląda to na pewno zajebiście. Syn Arati Kapoor zaćpał się błyszczykiem. To nowy narkotyk, który pojawił się na ulicach Night City. Arati chce, żeby laboratorium odpowiedzialne za produkcję tego syfu zostało zniszczone. Sprawdź załącznik, to dowiesz się więcej o samej Arati i całej tej posranej sprawie. Według chrześcijan będziesz się za to smażyć w piekle. Thank you.
Laboratorium zniszczone. Dokładnie o to nam chodziło. I wiesz, nie ma co się oszukiwać. Błyszczyk pe... Pewnie nie zniknie z rynku, ale przynajmniej napsuliśmy trochę krwi skurwysynom, którzy go tworzą. A, i jeszcze jedno. Arati kazała cię pozdrowić. Jest naprawdę wdzięczna za tę robotę. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia. Militech ściga mojego człowieka. Gość jest ciężko ranny i ukrywa się na osiedlu w Kabuki. Sama bym go wyciągnęła, ale korposie otoczyli cały teren szczelnym kordonem. Pomóż mu, co? W załączniku szczegóły. Ty, słyszałeś, że Tony jest sparaliżowany? Pierdolisz. Masz 30 sekund na opuszczenie terenu działań Militech. Przepraszam. Muszę zabrać krewetki. Stać! Kto tam? Wychodź! Trzymasz się? Podaj mi się. W plecaku. Dobra, popatrzmy. Kurwa mać! Tylko pogarsza swoją sytuację. Była. Jest okej? Kurwa! O, mocne gówno. Dzięki. Tiny Mike? Tiny Mike. Na to uprzejmości mamy za sobą. Nie wygląda to najlepiej. Dasz radę iść?
Po tym ziewie pobiegnę na połamanych nogach i nawet się nie skrzywię. Słuchaj, wiem jak stąd wyjść, ale ty musisz zająć się korposami. Po to tu jestem. To co? Zaczynamy? Chodźmy już stąd. Wychodź! Nic ci nie grozi! Czekaj. Okej, dostałem właśnie info od Reginy. Na zewnątrz czeka już podstawione auto. Tylko pogarsza swoją sytuację. Wyłaź! Na 80%. Nie jesteś pewien, czy otworzysz te drzwi? No, nie tak na 100%. Ej, ale 80%. Dobra, ruszajmy. Zdecyduję po drodze. Duży kurwa błąd! Głowy nisko! Nic po nim nie zostanie! Straciliśmy jedną pozycję! Zank nie wykasowała mnie z systemu. Nic ci nie grozi! Tylko pogarsza swoją sytuację. Była! Dobra. Dasz już sobie radę sam? Teraz? Pewnie. Tajni, co ty ukradłeś? Czemu korporacyjni aż tak cię cisnęli? Może nie lubią, jak im się przypomina, że też popełniają błędy? Nie o to pytałem. Im mniej osób wie, co ukradłem, tym większą ma to wartość. Przecież wiesz, jak działa ten biznes. Co to? Przed drzwiami mówiłeś jakiś Zank. O co chodziło? Zank? Pomagałem jej rozkręcić tę restauracyjkę, ale szybko odpadłem. Saigonki to jednak nie ten poziom adrenaliny. Czemu nie wykasowała cię z systemu? Pewnie nadal nie dogaduje się z mężem. Z mojej strony to już wszystko. A, jeszcze jedno. W sumie nie wiem, komu zawdzięczam życie. Jak się nazywasz? Vi. Czasem świeci słońce, czasem pada deszcz. Dziękuję. Sprawiłeś, że pogoda mi dzisiaj dopisała. Do zobaczenia, Vi. Trzymaj się, Tajni. Widziałeś? Widziałeś to? Dostałam info od Tajniego. Jest bezpieczny. Dziękujemy za pomoc. Taki profesjonalizm lubię. Kontrakt zamknięty.
Jak już wiesz, do Kabuki przyjechał fixer z ZSRR. Ten komunista od kilku tygodni robi w Night City interesy. Nie wiemy do końca jakie, a chcemy to wiedzieć. Zdobądź drzazgę tego radzieckiego fixera, a zyskamy dostęp do jego tajemnic. Więcej o tym facecie i całym zadaniu w załączniku. Pamiętam o tobie. Na razie nie ma dla ciebie żadnej roboty. Pewnie, że pytałem. Aha. No, sam nie wiem. Sporo już mi wisisz. Tak, zdaj sobie sprawę, w jakiej jesteś sytuacji. Słuchaj, wracam do roboty. No tak, pożyczę. Na razie. W czym mogę pomóc? O, ciekawe. Co jest do cholery? Chcę wynająć pokój na ostatnim piętrze. Taki z ładnym widokiem. W tym momencie mogę jedynie zaproponować apartament na przedostatnim piętrze. Ale za to z pięknym widokiem na panoramę Night City. Ile za jedną noc? Proszę spojrzeć. O, ciekawe. Co jest to? Даже не закончили с переговорами. Как скажешь, Мария. Я просто пошутил. Пошутил и будет. Thank you.
Mam drzazgę. Bardzo dobrze, przesyłam ci adres. Jedź tam, nasz klient będzie czekał. Do kogo pracujemy? To wygląda jak robota dla jakiejś korporacji. Klientem są Chiny. Chiny? Myślałem, że nie lubisz pomagać dużym graczom. Nie lubię, ale muszę spłacić dług. A co jeśli go nie spłacisz? Współpracuję z tobą po to, żeby nie musieć się nad tym zastanawiać. Co to za dług? To historia z dziennikarskich czasów. Potrzebowałam pomocy. A konkretnie? Wi, czy ty mi wszystko o sobie mówisz? O swojej przeszłości? Nie. A związki, w których nie ma już nic do odkrycia, szybko się rozpadają. To co? Pojedziesz do nich? Ruszam. Wi. Tak? Nie zadawaj im pytań. Nie lubią tego. Aha. Ciemna uliczka, limuzyna, panowie w garniturach. Powinienem znać jakieś hasło? Sampi. Nie pobawimy się? Majdi. Dangana. Yininfo. Yola, lokun zunghao. Sogele. Mosek to zang gama. 要拿回去才可以解码 明白了 你可以走了 taka akcja po cichu? Mega robota. Dziękuję, kontrakt zamknięty. Trzymaj. Co z Maxem? Nie jest łatwo. Zdziwiłbym się, gdyby było. Rozumiem, że nie spodobało mu się to, co pokazałaś. Też mi się kiedyś nie podobały różne rzeczy. Nadal mi się nie podobają, ale nauczyłam się je lepiej przyprawiać.
Co z nim będzie? Myślę, że nawet on tego nie wie. To co chcesz mi powiedzieć? Tylko tyle, że doceniam twoje starania. Oszczędziłeś większość cyberpsychop... No, nie... Wiem, że to nie było łatwe. Niektórzy już zaczęli terapię. Nawet jeśli nie da im się pomóc, to może czegoś się dowiemy na temat tej choroby. Bo ja nie wierzę, że to tylko kwestia przegięcia ze wszczepami. Kto wie, może napisze artykuł na ten temat. W każdym razie, oto twoja nagroda. Dzięki. Mówi ci coś imię Skippy? Mieści się w kaburze, trochę rąbnięty. Masz go? Masz Skippy'ego? Zakosili mi go jakiś czas temu, pokaż! Zobaczmy, jak się masz. Diagnostyka? Wydajność 82%. Pamięć uszkodzona. Tryb bezduszny morderca. Trzeba będzie zrobić gruntowny przegląd. Ale działa. A powiedz, właściwie to skąd masz tę broń? Był taki koleś, wołaliśmy go Denish. Zajebisty technik. To znaczy, zanim zaczął chlać. Graliśmy raz w pokera. Nie szło mu. Jak już wyczyścił swój cred chip, postawił pistolet. Resztę możesz sobie dośpiewać. Funkcje bojowe ma świetne. Ale po cholerę dodawać interfejs głosowy. Bez sensu. Mogę liczyć na jakieś znaleźne? Pewnie, trzymaj. Dziwnie tak jakoś mi teraz. Cicho. Może powinieneś sobie sprawić psa? Może kiedyś. Trzymaj się, Regi. Thank you.
Jest i mój wybawiciel. Jest i moja dama w opałach. Czego chcesz? Rozumiem, że nie do... Zgadałeś się z Reginą. A konkretniej? Zobaczyłem, na czym dokładnie polega ta wasza współpraca. Sabotaże, kradzieże, zabójstwa. Wiedziałeś, że Regina jest fikserką. Ta, ale nie wiedziałem, że aż tak się zmieniła. Żałuję, że dałem się namówić. Chciałbym ujrzeć uśmiech na twojej twarzy. To ci będzie musiało wystarczyć. Przynajmniej nie celujesz sobie w głowę. Zawsze jest jakiś postęp. To ma być postęp. Jakie masz plany? Dalej będę dziennikarzem. Twój wybór. Tak, mój. Zostaniesz tu chociaż? A co, jeśli nie, to znów mnie ściągniesz. Kasa by się zgadzała, nie? Mówię do ciebie. Thank you.
kapitana Kaliente! Nie! To ja film Magistrado! Eksplozja smaku! Raz na jakiś czas zdarza się krytyczny błąd. Ciało obce i zdarzy na własną odpowiedzialność. Tylko... Blue Moon, Red Menace, Purple Force, czyli Anthrax! Podbiły serca Tokio, Sydney, Paryża, teraz. Nadszedł czas na Night City. Bądź gotowy i szykuj się na najlepsze.
Zabójca! Cześć, Claire. Czas na finał, V. Nasz wielki wyścig. Dołączysz do mnie? Ja już tutaj czekam. Tak, ale słuchaj. Wyjedziemy na autostradę, więc musimy wziąć szybką maszynę. Wolisz pojechać bestią? Czy swoim wozem? Weźmy mój. Lepiej go czuję. W porządku. Spotykamy się na miejscu. Tak jest. Zaczekaj na mnie. Historii starożytnej Wasila też nie ma? Dobra, weź te domatry i już do nas wracaj. Wygrasz to znowu! Masz przejebane, Samson! Odpieprz się ode mnie, wariatko. Żadnych wyrzutów sumienia, co? Najmniejsze. Co tu się dzieje? To właśnie Samson. Kutas myśli, że mu odpuszczę. Już nie żyjesz! Słyszysz? To twój nowy kierowca. Na twoim miejscu zabrałbym zabawki i dał nogę. Claire nie umie zachować swoich partnerów przy życiu. Ty jebany fiucie. Prawda jest taka, że Dean był chujowym mężem i chujowym kierowcą. Miał o sobie za duże mniemanie i dlatego rozjebał się rok temu. Pogódź się z tym. Nie ja go zabiłem. Zabiło go własne ego. Nie jesteś bezkarny, Samson. Claire, przestań! Mamy przed sobą wyścig do cholery. Uważaj! Pierdol się. Chodź. Zachowaj parę na później. Obiecaj mi coś. Nie przejmuj się, skarbie! Tak? Usiądź mu na ogonie i trzymaj się go. Masaż po wyścigu! Wyprowadź koleżanki, będziemy świętować. Jeśli dzisiaj wygrasz, zabierzemy cię do raju, kochany! Nie ma żadnego jeźdźca. To
ludzie, do maszyn, do maszyn! Czas rozbić kilka wozów i kilka głów! Wszyscy gotowi? 3, 2, 1! Przed nami ostry zakręt! Trzymaj się! Zabić go! Nie pozwól, proszę! Błagam! Błagam! Jezu, Claire, o co ci kurwa chodzi? Nie zabiłem twojego starego! Zamknij ry! Twój mąż sam cię zabił do kurwy nędzy! Wypuść mnie stąd! Już się nie wykręcisz. O czym on mówi? Co za różnica? Myśli, że wygada sobie życie. Nie! Nie pozwól jej! Nie zabiłem jej męża! Powiedziałam, żebyś zamknął ry! Zaczekaj, Claire. Chcę to usłyszeć. Po co? Co masz do powiedzenia, Samson? Jej facet próbował wyprzedzić mnie przed metą, ale stracił panowanie za kółkiem. Zepchnąłeś nas! Nawet jeśli, to takie są kurwa zasady! Nie złamałem reguł! To prawda? Twój mąż zginął zgodnie z regułami gry? A jaka to różnica, Bill? Ten skurwysyn go zabił. Musi zapłacić.
Czego ty ode mnie chcesz? Sama zabijasz, jak każdy! Claire, twój mąż zginął zgodnie z regułami. Kochałam go, Will. Kochałam go bardziej niż życie. Mam teraz wypuścić tego... Mam go teraz, kurwa, wypuścić? Tego oczekujesz? Tak, wypuść go. Żartujesz? Może jest skończonym kutafonem, ale nie mordercą. Zabicie go nie sprawi, że poczujesz się lepiej. Ja pierdolę! Proszę, Claire! Masz szczęście, chuju. Masz, kurwa, takie szczęście, że się obesrasz. Zostawisz go tak? Chodź, Will, zanim się rozmyślę. Chodźmy już stąd, Will, proszę. Tak. A już po wszystkim, co? Na to wygląda. Jaki był twój mąż? Lubił sobie pospać z rana. Pomału zapominam. Boję się, że całkiem go zapomnę. To, co najważniejsze, zostanie. Wiesz, miłość. Co? W porządku, Claire? A co? Wyglądasz na przybitą. Nie jestem przybita. Prawdę mówiąc, niczego nie czuję. Nie martw się, będzie lepiej. Z czym? No wiesz, ze wszystkim. Ruszysz przed siebie. W tej chwili jedyne miejsce, do którego chcę ruszyć, to mój barek. Nie chciałabyś kiedyś tego powtórzyć? Mam na myśli wyścigi ze mną. Nie, Will. W zasadzie to nie zamierzam się już nigdy ścigać. W ogóle? W ogóle. To było coś naszego. Należało do mnie i Dina. Z tobą chodziło tylko o dorwanie Samsona. Bestia jest twoja. Co? Oddajesz mi swój wóz? Nie mój, Vi. Należał do mnie i Dina. A że nie ma już nas... Trzymaj się, Vi. I popraw zakręty, bo kiedyś skończysz na słupie.
Właściwie to po prostu syn Nancy chce odzyskać coś, co zgubił. Tak. Chodzi o syna tej samej Nancy, która grała na klawiszach w Samuraju. I jeszcze jedno. Jeśli przy okazji uda ci się odzyskać auto tego Gamonia, to będzie miło. To co? Pomożesz? Szczegóły w załączniku. Tak sobie zdarłem gardło, że przez tydzień nie mogłem mówić. To musiało być coś. Koncert? Nie, jak bity tydzień się nie mądrzyłeś.
Mam twoje taśmy. Typie, jakie znowu taśmy? Samuraja. Wiesz, te, które zleciłeś mi odzyskać. A, te. Od razu trzeba było mówić. No super, super. A ten... A auto też masz? Z matką ci się naprawdę nie układa? Wiesz, że ja nawet nie pamiętam, kiedy ostatnim razem powiedziałem do niej mamo? Nawet dla mnie to bez Isis. Nie matka, nie Nancy. Nieprzemijalna, jedyna w swoim rodzaju bez Isis. Kurwa. Jesteś zjarany? A co, nie wolno? Ty wiesz, jaki to jest ciężar mieć sławną matkę? Nie wiesz, kurwa. Nikt nie wie. No, może Yorinobu. Zaparkowany na dole. Kluczyki są w stacyjce. Ej, to zajebiście. Powiem więcej, mega zajebiście. Dzięki, chłopie. Nie zapomnę ci tego. Robota wykonana. Klient zadowolony, bo dostał nie tylko nagranie, ale też auto. Dobrze. Zadowolony klient to zadowolony fixer. Ty też będziesz zadowolony. Zamykam kontrakt i robię przelew. If you suspect any rogue AI activity, call the network online immediately.
Chwila. Gdzie jest Brendan? Zabrali go. Tak po prostu. Mówili, że muszą przeanalizować jakieś dane. Próbowałam ich zatrzymać. Mówiłam, że to mój najlepszy przyjaciel. Spojrzeli na mnie jak na wariatkę. Pewnie z nim nie rozmawiali. Nie wiedzą, że Brendan jest... że nie jest zwyczajnym automatem. Wiedziałam. Też to poczułeś? On jest... jak człowiek. Zabrali go do punktu obsługi. Jednemu chyba zrobiło się mnie żal czy coś, bo dał mi wizytówkę. Proszę, sprowadź go z powrotem. Ja nie dam rady bez niego. Nie może być. Czym mogę służyć? Co to za miejsce? Witamy w punkcie obsługi SoftSys. U nas twoja elektronika dostaje drugą szansę. Naprawiacie sprzęt? Po cholery, nie prosi kupić nowy? Patrząc na to, ilu mamy ostatnio klientów, sam zadaję sobie to pytanie. Chcę się zobaczyć z Brendanem. Podobno ktoś go tutaj przywiózł. Jakim znowu Brendanem? Serio pytasz? Gdy energii masz za mało, wlej espresso w swoje ciało. Czy jakoś tak? A ten automat, co go niedawno przywieźli. Fajne ma te hasełka, nie? Chwytliwe takie. No, ale przykro mi bardzo. Nie mogę cię wpuścić na zaplecze. Jeszcze mi coś rozwalisz. Nie masz pojęcia, z czym masz do czynienia, co? Brendan jest cudem techniki. Zaręczam, w życiu nie widziałeś maszyny z taką matrycą kognitywną. Żeby SI tej klasy upakować w małym automacie, trzeba... Dobra, już. Zrozumiałem. Znasz się na rzeczy, niczego nie zepsujesz. Idź obczajać ten swój cud techniki, póki jeszcze instalacja się nie skończyła. Instalacja? Kogo ja widzę? Vi? Jaka miła niespodzianka. Przyszedłeś się ze mną pożegnać? Jak to pożegnać? Chyba nie idziesz na złom. Przyciągałeś klientów jak magnes. Dziękuję za komplement, ale w tym właśnie tkwi problem. Wygląda na to, że troszkę przesadziłem z efektywnością. Właśnie aktualizują moje oprogramowanie. Podobno zrobiłem się zbyt podobny do człowieka. Szef mówi, że klienci czasem czują się przy mnie nieswojo. Niepotrzebnie wykorzystywałem w rozmowach wiedzę o ich... Gdy ktoś musi pogadać, idzie do psychologa, a nie do maszyny z kolą. Tak podejrzewałem. Wcale nie jesteś SI, prawda? W każdym razie nie na poziomie AGI. Widać, że nie masz odpowiednio dużego procesora. Ten twój nie udźwignąłby osobowości z wolną wolą. Słuszne spostrzeżenie. Musisz być niezłym technikiem. Programista zrobił świetną robotę. Algorytm rozmowy pierwsza klasa. Prawie dałem się nabrać. Wydajesz się nieco rozczarowany. Cóż...
Zajebiście było mieć za kumpla automat z napojami. To tak absurdalne, że aż piękne. Oho, aktualizacja niedługo się skończy. Przekaż Teo, że będzie mi jej brakowało. Pewnie chciałbyś, żeby mnie to zasmuciło, tak jakbym naprawdę zyskał samoświadomość. Opowiem ci mój ostatni dowcip. Użyję bohaterskiego tonu, jak dzielny przyjaciel, który śmieje się śmierci w twarz. Chcesz? Wiesz co? Chcę. Fajnie czasem poudawać, że wierzy się w bajki. No, no, Vi, nie roztkliwiaj mi się tu. Musisz żyć dalej. Powiedzieć Teo, że ma w sobie siłę. Powiem. Hej, Vi, gdzie był Johnny Silverhand po wybuchu bomby w wieży Arasaki? Nie wiem. Gdzie? Wszędzie, Vi. Wszędzie. Instalacja aktualizacji zakończona powodzeniem. Żegnaj, Brendan. Będzie mi cię brakowało. Jak? Znalazłeś go? Gdzie jest? Kiedy wróci? Znalazłem. Kazał przekazać, że zawsze miałaś w sobie siłę. To wcale, a wcale nie brzmi jak dramatyczne pożegnanie. Powiedz, że niepotrzebnie się przejmuję. Bo przesadzam, prawda? Zawsze zakładam najgorszy scenariusz. Spóźniłem się. Zaktualizowali mu oprogramowanie. Czy to zła wiadomość? Brendana już nie ma. Zastąpili go jakimś gównianym programem, który instalują w każdym automacie. Kazał przekazać, że będzie mu cię brakowało. Kurwa! To znaczy, dzięki. Ta durna maszyna była najlepszym, co mnie ostatnio spotkało. Wiesz, Brendan wyciągnął mnie z naprawdę mrocznego miejsca. Bez względu na to, czym tak naprawdę był. Ja też będę tęsknić. Zaraz się zacznie.